Yes. I take everything. Everything that Yashu don't take, I take. The only thing that I don't take is pillow. Pillow? Yes. Because the journey is just, what, 1.5 hours? I don't know. 1 hour, 1.5, 2 hours. I don't know where we are going, what country, what city. Are you on the room with Kat or Dudi? Unfortunately, Dudi. I asked Jarek to change, but he said, nah. Nie, co tam pakujesz? To ty wróciłeś do tutaj. No, to ty teraz musisz troszeczkę porozmawiać. Ja dużo rozmawiałem. Tamtej ja właśnie sezonie. Nie widziałem ani razu rolowek. A właśnie bardzo dużo było. No gdzie? No, bardzo dużo. Chyba jako ten trzeci plan. Nie, właśnie bardzo dużo było. No dobrze. Był nawet jeden dzień osobny. Właśnie, cały dzień był w ogóle. Tak? No. Właśnie tak. Słabo oglądam, nie? W ogóle nie oglądałeś w takim razie. Musiałem tam ominąć, jak się wydarzy. Na tytule. Ej, właśnie tak się interesujesz. Kolegą, człowieku. Co tam pakujesz? No co? Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, no. Co tu jest? No. Wszystko. Lajkry, koszulki do chodzenia, kosmetyczka, ochraniacze. Buty. Tak, trzeba być przygotowanym. Właśnie, wiesz, może zacząć padać deszcz, albo się zrobić troszeczkę zimniej. Ma być upał? Ale lepiej być przygotowany, tak? Nie wiem, czy te buty spakować, czy je ubrać, czy co. Wezmę je w rękę. Z tego co wiem, ma być upał. To kurde. Ale lubimy upał, czy nie? Ja biorę i tak. Upał lubimy, ale na wakacje. Nie lubię. Wakacja. Tak. Uczysz się polskiego? Dzień dobry, cześć. Do widzenia. Do widzenia. What? Zimno? Ciepło. Ono zimno. Ciepło. Nie będzie zimno. Nie ma zimno, no. Nie ma zimno. Okay. But I think you can take one. One take, yeah. Better take. Zimno. Take gloves. Gloves? Nie wiem, co za prawda. Gadam. Finito. You are ready? Yes. What? Co? Co? Bierzesz? Na obóz. Yes. What you take? For camp? Yes, for camp. I don't know. This? For recovery. With my roommate Anton. This for work hard. E-book. Clothes. Everything. Czy? Bramkarze mają dużo więcej rzeczy niż zawodnicy z pola. Oczywiście, duże walizki potrzebują. Dzień dobry. You need this? Hey!
I don't need. Tak jest. Jest po 7 tych. Tak jest, tak jest. Dwie ostatnie, koncentracja. Ostatnia. Brawo. Brawo. Brawo! Tak. Brawo! Dobra, daj tu. Kurwa, jest dziwny. Tam to przyjechał. I can't. Then. Jak ten po pierwszym treningu na obozie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czy mam więcej powiedzieć? Jak boisko? Też bardzo dobre. Nie no, dobre. Dobry trening po przyjeździe. Teraz od nowa. Kolacja. To na tyle. Na dzień po przyjeździe, jutro. Od nowa rano trening, to samo na tym samym boisku. Dobrze. Dobre boiska, fajna pogoda, tylko trenować. Cześć. Jak tam pierwsze wrażenia? No co, bardzo fajnie. Czekam na trening, jestem podekscytowany i czekam, co będzie dalej. Po 6 latach zmieniasz klub, trochę pograłeś w Resowi. No tak, zadomówiłem się na pewno, dużo ciężej będzie na pewno wejść do drużyny, ale znam tu Jaroszka, to myślę, że mi pomoże na pewno wejść łatwiej do drużyny. Znaliście się wcześniej przed grą razem w Resowi, bo jesteście z tego samego miasta. Tak, no jesteśmy razem w sumie spod Przemyśla, też się znaliśmy dużo wcześniej. Później kontynuowaliśmy swoją przyjaźń, można powiedzieć,
Growersowi i bardzo się cieszę, że on tutaj jest, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie mi łatwiej wejść do drużyny. Powodzenia. Dzięki wielkie. Jaki wynik? Jedną do przodu. Myślę, że z czystym kątem jeden za. Też chciałem to powiedzieć, ale nie mogłeś taki sam, więc powiem 2-1 dla nas. I kto strzeli? Buksa jedną. A drugą samobój. A ja myślę, że Zielu. Siema. Zawsze sprzeczaj. Ty kamery są. Dawaj, idziemy, chodź. Zobacz, kto wychodzi na trening. Widzę, to twoje predatory? A, nie. Łasiński i Jaruk. Dobra, panowie, przedstawiam nowego zawodnika. Rafał Mikulec dzisiaj z nami. Kuba, 6-6. Brawo! Brawo, Kuba! Czekaj, Oli! Nie grają między nas! Nie grają między nas! Nie grają w przód! Brawo! Musimy już tak! Oli, nie idź! Oli, nie idź! Brawo! Wynik. Ja bym dał 2-1 dla Polski. No i co? 2-1, kto strzeli? Nie wiem kto. Nie wiem kto będzie grał. Nie widziałem składów jeszcze. 3-1. Polska, Austria? 2-0 Polska. Ja bym powiedział takie 2-1 Polska. O, myślę, że tak. 2-1 dla nas, a życzeniowo 3-0. Ale realnie 2-1. To chyba pierwszy raz od 20 obozów, kiedy nie jesteś w pokoju z Dawidem Szczecin. No tak, tak, na pewno. To nie, właśnie sobie tak przypominałem, kiedy ostatni raz była taka sytuacja, no to wiadomo, zawsze jak któryś z nas powiedzmy na mecze nie jeździł, ale tak obozowo to dawno tak nie było, żebyśmy byli oddzielnie w pokoju. No ale dzisiaj i teraz z Młynkiem. Jak twój nowy współlokator? Dobrze, spokojnie, dużo śpi, Młynek lubi pospać, także no, dogadujemy się, w porządku jest. Młynek. No bo ty byś, wiesz, wolał sam i tam... Jak twój współlokator? Nie, po prostu ja byłem wczoraj taki zmęczony, że mu nie dopałem do końca mecie. Ale już nie chrapiesz. Bo miałem operację, miałem, no. Jak twój współlokator? Ty możesz
za mało jeszcze mogę powiedzieć, bo jesteśmy za krótko, ale wypowiem się za 3 dni. Dnia... Dziękuję, do widzenia. Ostatniego dnia już nie będziemy mogli na siebie patrzeć pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam? Dobrze, and you? A ty? Dobrze, dobrze bardzo. Dziękuję. Idziesz za mną? Idę. Jak tam? Jak ci się podoba okolica, boiska? Nie, fajne miejsce, fajne. Zmieniamy boisko. Mogę przecież do ciebie mówić po polsku? Może być, możesz. Wszystko rozumiem. Czytasz nawet książki po polsku? Tak. Uczę się też po polsku. Mam aplikacji na polskim języku. Taka sprawa. To kiedy będziesz tak mówił idealnie? Idealnie? Dajesz sobie jakiś czas? Nie, ale tutaj jest drużyna i tutaj jest bardzo dużo ludzi. Mówię po polsku i mam dużo praktyki tutaj. Dlatego, że dla mnie nie ma problemu, tylko czas tak potrzebuję, ale myślę, że może być jeden miesiąc, dwa miesiące i będzie dobrze. I tak bardzo dobrze mówisz. Tak, ale z blondami, ale staram się mówić, tak. Biega, zakład idzie, w siatkę, że was rozgubica. Którą grę? Tam, co tam? Tam, co gramy? No. Ty i Brody, na mnie i Jarocha. Dzisiaj? Nie, no jak będzie wolny jakiś czas. Do 15 i 5 na nich zaczynają. Mamma mia, what a goalkeeper, eh? Finito. Now we go watch Poland against Austria. Score? Result? 2-1. To Poland. Zakład poszedł z trenerem Załuską. No poszedł, zobaczymy. Tylko kiedy dojdzie do rozegrania tego meczu, bo na razie trenujemy dwa razy dziennie i może być ciężko. O co zakład? W jakiej konkurencji bardziej? O. Trzeba bramkarzy się zapytać, najlepiej. Oni grają w to codziennie, także myślę, że Anton powie, w co grają. I o, trener bramkarzy też. Dobre przyjęcie do Frankowskiego. Frankowski w pole karne, ale skończył tam to jest. Jeszcze strzał z daleka za mnie. Szukamy miejsca do oddania strzału. Do Piotra Zielińskiego, no takie uderzenie, ale mamy jeszcze się czasu.